Luna! Co tam? Simon! Jaka miła niespodzianka! Co tu robisz? Fajnie cię widzieć. Mam coś dla ciebie. Okej, co? Proszę. Jasne, wielkie dzięki. Akurat tego mi brakowało. Co u najbardziej roztrzepanej dziewczyny na świecie, e? Dobra, to głupie pytanie w tej chwili. Sorry, serio. Nie, 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 nie przejmuj się. Bo, wiesz, musi być dobrze. I wiesz co? Jest coś, co naprawdę dodaje mi otuchy. Bycie razem z przyjaciółmi, więc tak? Dzięki, że tu jesteś. Tak, właśnie dlatego tu przyszedłem. Żeby chwilę z tobą pogadać, co nie? Nie wiem, może nawet na temat Mateo też. Nie, wielkie wiesz... dzięki, na temat Mateo nie. Luna, było tak. Ta sytuacja z Opena z Mateo naprawdę mnie wkurzyła. Ale tak mega. Wiem. No, ale potem usłyszałem jego wersję wydarzeń. Simon, nie mam ochoty słuchać jego wersji. Nie chcę o nim już nic wiedzieć. Luna... Mateo cię kocha. Luna... Simon, mówię ci, że naprawdę nie chcę o nim gadać. Sorry. Słuchaj, ja wiem, że przyjaźnisz się z Mateo. To bardzo fajne. Naprawdę to wspaniale, że się tak dogadujecie. Ale jako mój najlepszy przyjaciel uszanuj moją decyzję i się w to nie mieszaj. Okej, no dobrze. Spoko, rozumiem. Ale chyba przyjedziesz na wspólny trening, co? Nie. Nie? Nie, bo... Na razie nie jestem w stanie spojrzeć mu w twarz. Oj, Luna. Nie. No to... Zostanę tutaj z tobą. Nie, nie przejmuj się. Musisz iść na ten trening z resztą drużyny i pokazać im, że masz mnóstwo energii. Bądź dla nich motywacją. Popchnij ich do przodu. A co ty zrobisz? Ja chyba wyjdę sobie trochę pojeździć i oswoić się z burzą myśli. Luna, na pewno nie chcesz, żebym został? Naprawdę nie trzeba. Idź. Dobrze. Dziękuję. Wiesz, że nie ma problemu, Luna. Pa. Jak coś się zmieni, daj znać. Tak. Buziaki.